Cześć Marta. Cześć Skubo. Drodzy słuchacze, w licznych listach, które sobie wyobrażamy, że z skubą od Was dostajemy, piszecie, że ostatni odcinek dotyczący serialu Receptura, wedlowego serialu Receptura, gdzie gościnią była Dominika Ilińska-Kluk, Was bardzo zainteresował. No i na tej fali postanowiliśmy kontynuować temat Branded Content, ale oczywiście nie teorii, a praktyki. Dlatego dziś powiemy Wam o kilku naprawdę świetnych, kontentowych kejsach, które w zeszłym roku rozwaliły system. Gotowi? Zaczynamy. Mamy na to slajd. Cześć, słuchasz pierwszego w Polsce podcastu o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów z agencji Golden Submarine. Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowej. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo kajsów, ale i dystansu do branży. Zapraszają Marta Ullman i Kuba Koczyński. Drodzy, zanim przejdziemy do części głównej, czyli zaprezentowania wam najciekawszych case'ów z zakresu brand and contentu, chcielibyśmy wam wytłumaczyć z jakiego powodu zainteresowaliśmy się tym tematem. Mianowicie kilka dni temu byliśmy zaproszeni w roli prelegentów na bardzo ciekawą konferencję Video Wars, organizowaną przez Screen Loversów, czyli duet Wojtka Kowalczyka oraz Asi Nowakowskiej. Z tego miejsca chcielibyśmy wam jeszcze raz podziękować za zaproszenie. Osobiście uważamy, że to jest jedna z bardziej merytorycznych konferencji na temat marketingu w Polsce, także super było tego doświadczyć na żywo a nasza prelekcja właśnie dotyczyła case'ów po których występowali w roli panelistów marketerzy związani z tymi projektami także całość miała rzeczywiście takie, takie doświadczenie bardzo insiderskiej wiedzy mierzenie się z trudnymi pytaniami na temat brand and contentu ale przede wszystkim pokazania ciekawości tych case'ów oraz ich złożoności także część tego o czym mówili paneliści oraz my będzie dzisiaj w formie odcinka i zaczynamy od caseu Lego Masters, o którym podejrzewam, większość z Was słyszała o programie, o tym show family. Nawet jeśli nie oglądaliście odcinka, ale zachęcamy do tego, no to na pewno o samym projekcie słyszeliście. Natomiast od początku. Marka zdiagnozowała kilka kluczowych wyzwań, przed którymi stała. I przede wszystkim, i ten pierwszy wyzwanie, pierwszy cel wiąże się bezpośrednio z timingiem, bo. Oba sezony, bo LEGO Masters ma dwa sezony, był emitowany w okresie listopad-grudzień. No i jest to okres przedświąteczny, dlatego jakby jednym z kluczowych celów było dla marki wsparcie świadomości LEGO, przypomnienie się, tak żeby wylądować na tych świątecznych Wish listach, czyli tych listach wymarzonych prezentów przede wszystkim dzieci, ale także dorosłych. No i to jest taka ciekawostka i też kolejny z celów, jak bazując na sentymencie do Lego przekonać właśnie dorosłych Polaków do tego, żeby sięgali po klocki Lego także teraz, nie tylko szukając prezentów dla dzieci, ale także szukając prezentów czy rozrywki dla siebie. I tak oto program, który oryginalnie powstał w Wielkiej Brytanii, pojawił się w 2020 roku w Polsce. Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który postanowiono ten format zrealizować. Jest to show familijne, którego prowadzącym był Marcin Prokop i zaraz o Marcinie Prokopie jeszcze Kuba wam powie. Natomiast my się śmiejemy, że jest to jeden z elementów, jeden ze składników udanego Brenner'ego Contentu, bo faktycznie po Marcina Prokopa Marti chętnie i często sięgają i często zapraszają go do udziału w swoich Brenner'ego Contentowych inicjatywach. Także krok pierwszy zapisujcie siebie zatrudnić Prokopa. <grymne> Jedziemy dalej. <grymne> tak jak wspomniałam, Lego Masters jest formatem globalnym, natomiast były też różne elementy, które były tutaj specjalnie na Polskę dedykowane i tworzone. No i to, co ciekawe, dla LEGO w Polsce najważniejsze są dzieci. Dlatego u nas w kraju zdecydowano się zaprosić do udziału w show pary mieszane, czyli bardzo często pojawiał się para dorosły i dziecko. To, co jest ciekawe i wydaje mi się, co Was też zainteresuje, a czym z nami podzieliła się Bata Kucejko, czyli marketing director, której bardzo dziękujemy za, za te insighty i, i tę ciekawą wiedzę, no to Marka miała takie dwa największe chyba wyzwania przy realizacji tego programu. Przede wszystkim takie Ilości klocków, jakie są potrzebne przy produkcji tego typu show, trzeba zrobić co najmniej z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, czyli 6 miesięcy przed planowanymi nagraniami. Czyli nie jest to szybka sprawa. Trzeba to dobrze sobie zaplanować, rozłożyć w czasie i wiedzieć, ile tych produktów będziemy potrzebować i do realizacji show, i do tego, żeby zabezpieczyć ich obecność w sklepach. I wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawy też wzorzec, jak połączyć punkty sprzedaży w sklepie produktu z brennetką obecnością w mediach, więc myślę, że pod tym kątem warto popatrzeć sobie na Lego Masters, jak to oni zrobili, bo naprawdę to jest dobry, dobry benchmark. Drugim wyzwaniem był casting. Twórcom zależało, żeby był on jak najbardziej inkluzywny, czyli szukano ludzi, którzy nie są profesjonalistami, nie zajmują się zawodowo budowaniem z klocków Lego, ale których po prostu to budowanie cieszy i oni naprawdę tworzą z tych klocków wyjątkowe rzeczy, no ale którzy przy okazji sprawdzą się w formacie telewizyjnym, sprawdzą się w pracy z kamerą no i przyciągną widzów, bo oglądamy czy oglądaliśmy Lego Masters nie tylko po to, żeby zobaczyć co wyjątkowego uczestnicy stworzą, z klocków Lego, ale też, żeby poznawać historię uczestników show. To, co jest ciekawe, to, że sam program nie był o klockach Lego, tylko o zabawie, o kreatywności. To są elementy, które są wpisane w DNA marki. W programie nie było bezpośredniej zachęty do zakupu, natomiast to się działo dookoła. Poza tym, że wykorzystano szeroko formaty i telewizyjne, i wideo, żeby promować produkty, no to też chociażby realizowano aktywacje sprzedażowe, które miały zachęcić, przypomnieć, trochę wyróżnić, właśnie przy półce, markę, no i zachęcić też konsumentów do sięgnięcia po te produkty. I o ile to też na pewno jeszcze o tym powiemy, trudno przed brandem, contentem stawiać cele sprzedażowe, to jednak jesteśmy w stanie te naczynia efektywnie połączyć. Albo aktywując konsumentów, albo dobrze eksponując w sklepach produkt i zabezpieczając jego ilości. Tak, żeby faktycznie konsument obejrzawszy odcinek LEGO Masters w telewizji następnego dnia w sklepie zobaczył ten produkt na półce. No i faktycznie program miał przełożenie na zwiększenie sprzedaży klocków LEGO. Przede wszystkim tych linii podstawowych klocków, czyli LEGO Classic. No bo to są te zestawy, które najbardziej pobudzają kreatywność i które były wykorzystywane Wykorzystywane w programie, one nie mają instrukcji, to nie są konkretne zestawy, ale też program miał przełożenie na ofertę dedykowaną dorosłym. Stąd w programie chociażby pojawiły się zadania związane ze Star Wars, no bo wiemy, że dorośli i Lego też wie, że dorośli kochają Star Wars, czy replika Formuły 1 wykonana z Klocków. Lego Masters to dwa sezony, które wykręciły naprawdę bardzo dobre wyniki w telewizji. Pierwszy sezon nieco lepszy niż drugi. Natomiast no ta średnia oglądalność premierowych odcinków w grupie komercyjnej, czyli 1649, wyniosła w przypadku pierwszego sezonu ponad 660 tysięcy, a w przypadku drugiego sezonu blisko 500 tysięcy. No, i jest to odpowiednio 13-11 szerów. No, to sami przyznacie, że jest to bardzo, naprawdę bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o grupę komercyjną. No i podsumowując, bo, bo jest to majstersztyk naprawdę, i jest to fantastyczny case brandent contentowy. No ja to, właśnie to, pamiętam, Marta, że w no... tym panelu to, co chyba zasługiwało na szczególny szacunek, to to, że inni marketerzy, naprawdę starzy wyjadacze, którzy zjedli zęby na marketingu, z bardzo dużym szacunkiem mówili o Lego master że jest to taki faktycznie, tak jak mówisz, majstersztyk, że. Udało się tak naturalnie wpleść. W zasadzie to produkt był formatem, nie trzeba było wplatać produktów w format, i to tak dobrze grało to bardzo, bardzo zwróciło moją uwagę. To, 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 to jest zdecydowanie tak, i wydaje mi się, że to, co jeszcze jakby udowadnia Lego Masters, to to, że odpowiednio obudowane i prowadzone działania kontentowe mogą bronić się także na poziomie sprzedaży, no bo jakby wiemy, że brand and content to jest przede wszystkim o wizerunku, o świadomości. Natomiast jeśli dobrze to opakujemy, to może bronić się sprzedażowo, a nawet rozwijać biznes, tak jak w przypadku właśnie oferty LEGO dla dorosłych, więc naprawdę to jest bardzo dobra lekcja dla nas wszystkich, jak korelować te działania wizerunkowe ze sprzedażą. Natomiast to, co jeszcze jest warte i to już kończę podkreślenia i to, co jest warte zauważenia, że naprawdę marka myśli o tym Lego Masters holistycznie i na poziomie sklepu, i na poziomie aktywacji, i na poziomie wsparcia w kanałach własnych, w kanałach nadawcy, ale też jakby pomyśleli o takich drobiazgach, jak chociażby eksploracja i wykorzystywanie uczestników czy zwycięzców programu, którzy teraz stają się trochę tak, takimi influencerami LEGO, no to też jest bardzo ciekawy sposób na wydłużenie życia tego kontentu, ale też zaangażowanie jego twórców i tych osób, które po prostu ten content współtworzyły. Ja tak też to odebrałem, przeglądając też case i w rozmowie właśnie z twórcami tej kampanii, miałem takie wrażenie, że oni nie traktowali właśnie LEGO jako, jako format, jako kupiony format czy placement marki po prostu na kanałach marki TVN czy grupy TVN, ale bardziej jako ideę kreatywną, jako główny pretekst do komunikacji marki w tym czwartym kwartale, tym tak krytycznym tak naprawdę dla sukcesu LEGO pewnie na dany rok. Więc rzeczywiście no, jest to imponujący case i być może doczekamy się trzeciego sezonu. Trudno na ten moment powiedzieć. Nie mamy jeszcze żadnego potwierdzenia od, od Marki na ten temat. Trudno się dziwić, mamy, mamy kwiecień, ale jeżeli mówiłaś o tych półrocznych zamówieniach klocków Lego, to, już, to tak. podejrzewam, że pewne decyzje już teraz muszą zapadać. E Zostajemy w temacie i zostajemy generalnie na kanale TVN, ponieważ kolejny case, o którym chcielibyśmy Wam opowiedzieć, nie tylko zawiera Marcina Prokopa, jako jeden z elementów tego branded contentu, ale właśnie był też emitowany na tej stacji. Mowa tutaj o formacie Miłe Wieści i jest to program przygotowany oraz też zasponsorowany przez markę Milka i rzeczywiście cały ten kształt i koncepcja, choć była zaproponowana przez markę, no to jej rozwinięcie, adaptacja i wykorzystanie tak naprawdę przy Wszystkich możliwości grupy TVN było oczywiście po stronie tej stacji. I tutaj, choć ten projekt był dużo krótszy niż Lego Masters, też się doczekał co prawda dwóch sezonów, ale no odcinki nie trwały godzinę, tylko zaledwie kilka minut, bo to miało formę takiego bardzo krótkiego magazynu, którego gospodarzem był Marcin Prokop. One mówiły o tylko i wyłącznie pozytywnych wiadomościach, czyli tak naprawdę odwrócona wersja faktów, bo mówimy o programie, który był emitowany w trakcie pandemii, bo w 2021 roku, wiosną oraz zimą, więc w zasadzie nasłuchając się tych negatywnych wiadomości w wiadomościach czy, czy w wydarzeniach, pojawiał się taki krótki program, który tylko i wyłącznie miał nam gdzieś tam rozgrzewać nasze serca i dodawać optymizmu, co super się łączyło z wyzwaniem Marki Milka, bo tak naprawdę celem tego programu, o czym nie mówiłem wcześniej, było budowanie pozycjonowania delikatności, czyli czegoś, w czym Milka jest mistrzem świata, bo robi to od wielu, od wielu lat, natomiast nadali temu wymiar taki bardzo wizerunkowy i być może to był powód, dla którego Milka w przeciwieństwie do Lego Masters nie wykorzystała idei miłych wieści, bo taka była, była nazwa tego programu, do komunikacji sprzedażowej. Co prawda o Marcy Milka było bardzo głośno w trakcie emisji tych sezonów, bo i były placementy marki Milka w innych programach grupy TVN, jak chociażby w Milionerach czy w Mam Talent, były też aktywacje sprzedażowe, ale generalnie te streamy sprzedażowo-wizerunkowe czy sprzedażowo-świadomościowe nie były tożsame z tym, co się działo, jeżeli chodzi o sam program Miłe Wieści. Tak jakby być może sam program był tak bardzo nastawiony na budowanie wizerunku, że w konsekwencji nie było w nim produktu, a w Lego Masters, no, tamten produkt był non-stop, więc być może już łączenie tych światów sprzedażowych i wizerunkowych byłoby tak trudne, że zdecydowano się na duże działania, Także odpowiednio zabudżetowane, ale takie, które nie mówiły słowem o miłych wieściach. To ja tu tylko dorzucę, bo myślę, że to też jest dobry, dobry przykład. Kuba mówi, że marki było pełno, a było mało produktu. I to jest chyba też fajny przykład. Jeśli macie dobrze zbudowane brand kiusy i dobrze macie zbudowane i określone to pozycjonowanie marki, to właśnie nie trzeba wszędzie dawać wielkiego logotypu albo nie trzeba epatować tym produktem, żeby, żeby marka była odczytana. Fioletowy był TVN w pewnym momencie w zasadzie wszędzie ten milkowy kolor był obecny. Samo to mocne pozycjonowanie, o którym Kuba mówi, ta delikatność też super wychodziła, wychodziła z tego programu, więc faktycznie myślę, że to jest taka też no, na pewno świetnie odrobiona praca domowa i bardzo dobrze zbudowane brand cuesy, które potem można swobodnie właśnie wykorzystywać, budując taką bardzo widoczną historię. Bez takiego nadmiarowego epatowania logo czy, czy samym produktem. Natomiast to, co wyróżnia ten case, to ten timing, o którym też mówiłem wcześniej, to znaczy emisja pozytywnych wieści w trakcie pandemii była czymś rzeczywiście wyjątkowym. To też nie jest format adaptowany, który miałby w jakikolwiek sposób, nie wiem, polegać na jakiejś zgranej czy też sprawdzonym sposobie, który, który już, już nadawcy wykorzystali do produkowania swoich filmów, tylko był to tak naprawdę oryginalny pomysł, którego wcześniej w telewizji nie widzieliśmy, pomimo tego, że był. Krótki, kilkominutowy, to jednak dawał się zauważać, jeżeli chodzi o sam pomysł, no i też no, te kolory, o których mówiliśmy wcześniej. Generalnie, to co jest warte wspomnienia, pomijając sam fakt, że kampanię telewizyjną wsparła kampania digitalowa, był konkurs. I ten konkurs, tak jak twórczyni czy też współtwórczyni tej kampanii ze strony Mondeleza wspominała, przysporzył troszkę kłopotów, no bo konkurs polegał na tym, że można było dodawać swoje materiały ze swoimi pozytywnymi wieściami, a być może te najciekawsze z nich mogłyby się znaleźć jakby w ramówce i Marcin Prokop mógłby je zaprezentować w kolejnym odcinku. Natomiast to, co zawsze fajnie wygląda na slajdzie prezentacji agencji nie zawsze jest też łatwe do realizacji później, ponieważ bardzo trudno było wybrać takie materiały, które nadawałyby się do emisji ze względu na ich jakość. Oczywiście sam pomysł i pewnie, sama zawartość tych miłych wieści była pokrzepiająca, no ale są pewne standardy telewizyjne, które materiał musi spełniać i nie zawsze było to możliwe. Także um, miejcie to z tyłu głowy, jeżeli proponujecie takie rzeczy dla swoich klientów. My też z doświadczenia wiemy dla pracy z różnych marek, że takie rzeczy jak chociażby wysłanie zdjęć przez klient, przez konsumentów, które później można wykorzystać w kampanii, bo na przykład można wygrać sesję zdjęciową ze swoim udziałem to jest często bardzo ryzykowne, ryzykowne pole, jednak ta kontrola, Agencyjno-kliencka musi być dużo większa. Jeżeli chodzi o materiały i ich oglądalność, to musimy być świadomi, że to był króciutki program, ale zagwarantował wysoki udział w grupie komercyjnej. Na poziomie ponad 30%, ale to też miał związek z tym, że to był program emitowany zaraz przed prime time'em, więc takim dobrym oknie godzinowym, ale musimy tu pamiętać, że jeszcze były też materiały dodatkowe, dzień dobry TVN, jakieś inne backstage obecności samego programu, w co za tydzień, także rzeczywiście to było bardzo kompleksowe wsparcie. No i dlaczego wyróżniamy tutaj miłe wieści w naszym zestawieniu? Koncept bardzo dobrze się bronił w czasach pandemicznych, ale też bardzo dobry sposób budował tą pozycjonowanie delikatności, gdzie wydaje mi się Marta, tego nie mówiliśmy na scenie. Miałem takie poczucie, że delikatność już się trochę zmęczyła w kontekście Milki, że miałem wrażenie kiedyś, że już wszystko powiedziała Marka w tym mm -hmm. kontekście. Już nic, nic nowego się więcej nie da powiedzieć poza tym, co Mondales już tutaj serwowo, a jednak dało się. No i moi drodzy, przechodzimy do kolejnego no, miłego i miłosnego projektu. Który właśnie jest o tym i udowadnia, że nie trzeba robić kontentu tylko w telewizji, bo jest, to, bo jest to taki case, w ogóle takie robię intro, żeby nie powiedzieć, co to za case, ale zaraz wam powiem. Ale jest to case, który faktycznie udowadnia, że, że korzystając z mediów digitalowych i różnych formatów, o których za chwilę wam powiem, można osiągać naprawdę super wyniki. I to jest Case Storytel, ich projekt random, który zachwycił nie tylko nas, ale także jury EFI, bo marka w 2021 roku otrzymała 2 złota. Więc no nie w kidmucho. Natomiast same wyzwania marki i aplikacji Storytel dotyczyły w dużej mierze problemów wynikających z pandemii. No bo Storytel, jako aplikacja do odsychania audiobooków, stracił dla siebie kluczową okazję konsumpcji on the go. No bo w 2020 roku, z powodu pandemii, wszyscy siedzieliśmy w domu, nikt z nas albo mało z nas było on the go. Natomiast drugim, ambitnym i naturalnym krokiem w budowaniu grupy słuchaczy było zainteresowanie i przyciągnięcie tego przyszłościowego odbiorcy dla storytela, czyli młodych ludzi w wieku 18-25. Natomiast umówmy się, to oni są i oczkiem w głowie, ale też solą wokół większości z nas marketerów. No i to, co postanowił zrobić storytel, no to stworzyli taką uniwersalną opowieść. I w ogóle dla mnie to też było odkrycie ja już też chyba o tym mówiłam, że po prostu uwielbiam czytać komentarze i to jest kopalnia insightów. I faktycznie, jakby o tych Zetkach, bo to mówimy o tych młodych ludziach, e, którzy byli grupą celową, czytamy bardzo dużo raportów, bardzo dużo badań. Jacy to oni są wyjątkowi, że każdy z nich, e, myślę sobie, że jest niepowtarzalny, porównuje się ich, nazywa się ich snowflakesami. Już z kubą też mieliśmy jakieś na ten temat dyskusje. No i, I myślałem, że nie... snowflakesy, dlatego że oni się na przykład roztapiają szybko, a to jest dlatego, że oni są niepowtarzalni, jaka to jest metafora piękna. Powtarzalny. Tak. Natomiast no, okazuje się, że oni tak naprawdę są też ludźmi i mają podobne potrzeby jak my, ludzie po trzydziestce, czyli potrzebują bliskości i miłości. I, o tym I niskiego wyboru i stóp procentowych. <laughs> Teraz też i hajcu. To hajsu. prawda. Natomiast, no, i o tym postanowił Storyteller zrobić opowieść. To tematy ważne dla wszystkich, ale dla przedstawicieli, właśnie pokolenia Z, nabrały one szczególnego znaczenia w trakcie tej przymusowej i pandemicznej izolacji. No i Marka przygotowała opowieść o uczuciu, które rodzi się między dwojiem użytkowników fikcyjnej głosowej aplikacji random. Też jest ważne, żeby wspomnieć, że Tymi dwoma młodymi użytkownikami i głównymi aktorami randomu byli idole młodego pokolenia, czyli Maciej Musiałowski no i Julia Wieniawa. Natomiast to, co jeszcze z pewnością wyróżnia, a nas urzeka w tym pomyśle, to oddanie głosu młodym. No, skoro to jest opowieść dla nich i o nich, to niech oni ją stworzą. I jakby oglądając czy słuchając Randoma nie mamy takiego wrażenia, że te teksty pisał copywriter po pięćdziesiątce, który po prostu założył czapkę z daszkiem na bakier i, i chce być ponownie dwudziestolatkiem. Bo to jest taki mały off-top. Rzeczywiście, nie tyle jest bardzo trudne nawet zrozumienie grupy docelowej młodych, no bo w ogóle każda grupa docelowa musi być jakoś zrozumiana na swój sposób. Ale chyba jest taka duża przepaść mentalnościowa między ludźmi, którzy tworzą reklamę, a którzy są jej odbiorcami, jeżeli chodzi o wiek. I rzeczywiście, zrobić dobrą reklamę dla młodych, która nie będzie. To się, jak to mówią młodzi, cringeowa jest trudne. I, I tak, i też mieliśmy takie wrażenie, że to była jedna z niewielu tak naprawdę materiałów, które, gdzie marketerzy zrozumieli młodych, i młodzi nie czuli się po prostu zrobieni w balona. Natomiast no faktycznie to jest, to jest coś, co ten projekt wyróżnia. Poza dwójką aktorów do współpracy zaproszono również Natalię Przymies. To jest reżyserka i scenarzystka filmowa, która jest urodzona w 1999 roku. No i Natalia też na swoim koncie ma już nie lada sukces, bo w wieku 18 lat stworzyła taki obyczajowy miniserial internetowy Kontrola, który w serwisie YouTube ma ponad 50 milionów wyświetleń. To no więcej i... niż nasze podcasty, kurde. <laughs> <laughs> Musimy się wziąć, Marta. <laughs> Do roboty. Zdecydowanie. Natomiast to, o czym już wspomniałam, to to, że my, jeśli myślimy o branded kontencie, zazwyczaj tworzymy jakiś jeden główny materiał, jakiś hub kontentowy, do którego przekierowujemy użytkowników. Czy jest to właśnie teleturniej, czy jest to emisja serialu, czy jest to jakaś strona www. Natomiast Storytel, nie dość, że jakby wykorzystuje różne formaty, o których za chwilę powiem, no to też jakby wykorzystuje bardzo różne touchpointy. Tam nie ma jednego hubu, gdzie jest zebrany cały ten materiał. I nie ściągamy użytkowników, tylko ten kontent pojawia się w miejscach, w których ten użytkownik jest. Więc mamy zarówno formaty dostępne na YouTubie, na Spotify'u, ale też w aplikacji oczywiście Storytel. Więc ten kontent jest bardzo rozrzucony, ale no jak się okazuje, było to bardzo efektywne podejście i takie właśnie zrozumienie tego, tego odbiorcy, no bo on tak ten kontent konsumuje. On nie siedzi cały dzień na, na YouTubie, tylko korzysta z różnych mediów, z różnych touchpointów, więc, więc to jest na pewno. Na pewno fajne. No i druga rzecz, no to wykorzystanie tych różnych formatów, bo mamy zarówno słuchowisko, bo cała główna część randoma, no to jest słuchowisko, mamy wideo, ale też co ciekawe, ten odcinek finałowy był emitowany na kanale reżyserki, a nie na kanale oficjalnym Storytel marki na, na YouTube. Mamy też muzykę, która się pojawia czy na YouTube, czy, czy na Spotify. Mamy teledyski, więc faktycznie tych formatów jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast wszystkie tworzą spójną opowieść i spójną historię. No i Storytel raportuje, że kampania miała realny wpływ na, na wyniki wizerunkowe marki, wzrost. Wzrost zainteresowania marką, wzrost liczby nowych rejestracji podczas trwania kampanii. No i sam, Random jako projekt Storetel Original, jest numerem jeden w aplikacji nie tylko w Polsce i na świecie, a dla 30% nowych użytkowników jest pierwszym odsłuchanym audiobookiem. No to, to co warto podkreślić już na zakończenie, to też jakby częścią kampanii promującej Random była wyprodukowana piosenka Zabierz ty miłość którą właśnie po pierwsze jest zintegrowana z historią słuchowiska, a którą po drugie wykonują główni bohaterowie, czyli Julia Wieniawaj i Maciej Musiałowski. No i to też był taki, jakby mogłoby to stanowić w ogóle osobną część, jakby być osobnym kontentem, ale to też bardzo często był ten punkt pierwszy, w którym ludzie zaczynali poznawać tą historię. Utwór na dzisiaj ma ponad 17 milionów wyświetleń na YouTubie. Bardzo dobry wynik. Przez tydzień utrzymywał się też na pierwszej pozycji karty na czasie, czyli najchętniej wyświetlanych filmów na YouTubie na terenie Polski, ma też ponad miliony odtworzeń w samym serwisie Spotify. No także generalnie grubo. grubo chyba, też taka, też... Hmm? chyba też się tak przełamuje się taka bariera, która wydaje mi się, że jest w głowach u niektórych, że materiały oryginal, na przykład storytela. Czy, czy innych jakby nadawców, czy twórców kontentu, chociażby Netflix, są postrzegane jako te niższej jakości. Przynajmniej ja miałem kiedyś takie wrażenie, że kiedy miałem próbną wersję storytela i widziałem takie oryginalne, to miałem poczucie, że okej, okay, coś sobie wyprodukowali swojego, bo na przykład szkoda, by im, było im hajs na licencję materiałów dobrych autorów, które można znaleźć gdzieś tam w Empiku czy w innych serwisach. I w zasadzie y, pewnie nie mam racji <laughs> i pewnie te rzeczy są dobre, ale gdzieś tam ta bariera była w głowie, y, a teraz jak o, znam ten case i. Ty też o nim opowiadałaś, to mam wrażenie, że to może być też bardzo dobrze wyprodukowane i, i może mieć wartość coś mhm. wyjątkowego w stosunku do takich klasyków, nie? Myślę, że pewnie taka obawa kiedyś była, to się zmienia też jakby wszystkie, wszyscy dostawcy treści inwestują w materiały i w content własny i po prostu koszmarne budżety ładuje i Netflix, i HBO w takie oryginalne, też lokalne produkcje, więc y, mam wrażenie, i też współpracują z naprawdę takimi topowymi producentami tak. i twórcami, więc wydaje mi się, że, że ta bariera, czy ta percepcja się, się zmienia i faktycznie. Ci nadawcy, dostawcy tych treści robią wszystko, żeby, żeby to było jak najwyższej jakości. No, myślę, że Random jest dobrym dowodem tego, że jakby nie mając też telewizji, można zrobić naprawdę super, super content, super treść, która jakby wykręci i wyniki na poziomie mediów, ale też wyniki, jeśli chodzi o biznes czy, czy wizerunek marki. Także no naprawdę fajny case. Polecam, żeby się szerzej z nim zapoznać. Polecam Marta Ullman. Polecam. I przechodzimy teraz do kolejnego projektu. Tym razem jest to jedyny w naszym zestawieniu projekt przygotowany przez telewizję Polsat. Jest to program IKEA Design Dreams i podobnie jak Lego Masters, to jest format adaptowany i miał już swój pierwowzór za granicą. Natomiast zawartość programu, te aranżacje, bo oczywiście mówimy tutaj o programie wnętrzarskim, zostały mocno dopasowane pod lokalnego odbiorcę. Bo nie wiem, czy wiesz, Marta, ale dwie trzecie Polaków boi się remontu. Wobec czego no marka IKS teraz może być stratna, kiedy ktoś nie decyduje się na remont, ponieważ ma duży strach z tym związany. Marka pod, Marta już podnosi rękę, bo chyba ma jakieś straszne traumy z tym związane. Nie, bo mało remontów mam na koncie, ale może dlatego jestem szczęśliwą mężatką jeszcze, bo jak się okazuje, ja mam inną danę statystyczną, która mówi o tym, że remonty są jednym z najczęstszych powodów rozwodów top 5. Także, no, może być różnie. No, mamy nadzieję, że te rodziny, które brały udział w y, programie Legaika Design Dreams, nadal są w komplecie. No Wydaje się, pewno. że są, no bo bo ten program właśnie miał pokazać, że remont jest łatwy, jest prosty, że tutaj designerzy wychodzą z inicjatywą i mogą świetnie to połączyć, pokazując właśnie Polakom, że da się w bardzo fajny sposób wykorzystując meblejka zaaranżować wnętrze, a rzeczywiście te problemy, które były adresowane w poszczególnych odcinkach, no to takie są typowo polskie, bo mamy klasyk deweloperski, czyli urządzanie pokoju dziennego z aneksem kuchennym, czy coś co w pandemii chyba wszyscy doświadczyliśmy, czyli znalezienie do pracy, znalezienie miejsca do pracy, na przykład w Sypialni, także dosyć ciekawe wyzwania, i rzeczywiście sześciu designerów miało 36 godzin na przygotowanie propozycji. I ten, który zwyciężał, oczywiście wprowadzał swoją wizję w życie w domu tej rodziny, która była bohaterem odcinka. No i trudno się dziwić tutaj, że marka IK była obecna na każdym kroku, no bo mówimy tutaj o programie wnętrzarskim. Natomiast spotkałem się z takimi opiniami na forach osób zainteresowanych formatami telewizyjnymi, że to lokowanie było dosyć nienachalne. Oczywiście mieliśmy tutaj wyścig zakupowy, gdzie bohaterowie uderzali do IK w Jankach i szukali swoich przedmiotów, którymi mogą wypełnić te przestrzenie. Same Oczywiście meble się pojawiały jako, jako lokowanie, co też było wyzwaniem, no bo nie każdy fotel jest tak samo ikoniczny jak ten uszak yy, IKEA, więc w tym momencie też trzeba było zachować tego ducha IKEA, ale też pokazać szerokie, czasami takie nieoczywiste portfolio. Mieliśmy też, czy marka miała przedstawiciela IKEA w żyli no i też to, co było ciekawe i wyjątkowe w skali dzisiejszego naszego zestawienia, to to, że yy, marka przygotowała landing pages z dedykowaną ofertą na produkty pojawiające się w odcinku i też prowadzący w Wspominają o tych, o tych stronach z poziomu samego odcinka, co jest ciekawym ruchem w porównaniu chociażby do Lego Masters, które wprost nie komunikowało na przykład tego, że można te produkty kupić u nich na stronie. Także jest to super link pokazujący, że też te działania wizerunkowe można z nich wycisnąć dosyć dużo, kierując tak naprawdę ruch do, do sklepu. Pewnie to nie był za duży ruch, no bo jednak to był format telewizyjny i ta uwaga widzów jest gdzie indziej, ale. Do, warto docenić, że przynajmniej podjęto taką próbę. No i jak to się oglądało? Dosyć dobrze, biorąc pod uwagę pasmo, bo pasmo było niedzielnym popołudniem, gdzie, jak Marta może pamiętasz lub nie, rok wcześniej królowała tam Katarzyna Dowbor, która remontowała chaty w całej Polsce. No i ten program, który był dosyć ikoniczny, został zastąpiony przez tą nowość, więc ona się oglądała nieco słabiej. Pamiętając też, należy o, o tym, że wcześniej, rok temu była Pierwsza fala pandemii, gdzie nie mieliśmy zupełnie nic do roboty i siedzieliśmy w czterech ścianach oglądając te programy. Ja bym chciała powiedzieć, że Ty powiedziałeś, że mimo tego, że zastąpiło jakby tą Katarzynę Dowbor, ten kultowy program, IKEA. Natomiast mnie się wydaje, że na to można też spojrzeć z drugiej strony, i w sumie takie mam przemyślenie po analizie i tego case'u, i też po recepturze wedlowej, o której już rozmawialiśmy, że jeśli mamy dobry pomysł na format, to warto ten format umieścić w paśmie, gdzie ludzie do tego rodzaju formatu są już przyzwyczajeni. Czyli jeśli mamy serial, to puszczamy go w prime-time serialowym, właśnie w niedzielę o 21.30 na TVN-ie. A, a jeśli mamy program o metamorfozach wnętrz, no to puszczamy go wtedy. Wtedy, kiedy ludzie tego oczekują. Więc być może to jest tak, że faktycznie miała niższe wyniki IKEA, bo zastąpiła taki, taką legendę i taki kultowy program. A może właśnie miała tak dobre wyniki, bo była w tym paśmie, gdzie ludzie takich programów wnętrzarskich oczekiwali i byli do nich przyzwyczajeni. Nie? Więc ale myślę, że to jest taki gruby wniosek, który w ogóle jakby można też na podsumowanie tego całej naszej opowieści dzisiaj powiedzieć, że jeśli mamy dobry format no to puszczamy go w tym czasie w telewizji, gdzie ludzie są do tego rodzaju formatu już przyzwyczajeni. Tak i myślę, że też przy tego typu programach trzeba wziąć pod uwagę jednak ten czynnik ludzki, bo powiem Ci szczerze, że ja się bardzo bałem o Panią Annę Wyszkoni, która była prowadzącą tym programie, bo nagle ktoś tutaj mi wyjeżdża w trailerze z komunikatem, że Pani Anna Wyszkoni interesuje się urządzaniem wnętrz i że ona będzie prowadziła ten program. Mnie trochę to zmroziło i jak oglądałem pierwszy odcinek, byłem bardzo z dużą obawą, siadałem do tego odcinka, czy wokalistka dźwignie tego typu formaty, bo wydaje mi się, że często takie Programy typu reality show są strasznie zaorywane przez, kiepskie, przez kiepskich prowadzących bez charyzmy, ale wydaje mi się, że tutaj Ania nie sobie dobrze poradziła i byłem pozytywnie zaskoczony, że w zasadzie nie, ani nie próbowała sobą zdominować tego programu, a z drugiej strony też go pociągnęła jakby dosyć, dosyć sprawnie. Także duży plus, że udało się kogoś takiego znaleźć, kto z jednej strony byłby celebrytą i w sumie obroniłby się jako osoba, która interesuje się urządzaniem wnętrz. I też na pewno nie była wyeksploatowana, no bo yy, tak. pewnie gdyby po raz kolejny to był Marcin Prokop. Prokop. <laughs> Można się też rozwijać w digitalu, bo nasz kolejny case, yy, yy, już ostatni w naszym zestawieniu, to jest case marki Skoda i, i był to program Zakopianka Challenge. I w przeciwieństwie do pozostałych yy, formatów, o których rozmawialiśmy dzisiaj, nie jest to adaptacja, nie jest to też cały sezon, nie było to też współprodukowane tak w dużym zakresie, jak w pozostałych przypadkach z telewizją, chociaż telewizja TVN Turbo miała tutaj czynny udział, ponieważ premiera tego programu miała miejsce na tej antenie, ale większość wyników i tak naprawdę zasięgi, które osiągnęła ta kampania przyniósł i przeprowadził Digital, o co chodzi w tym programie? Nie wiem, czy wiesz, Marta, ale rzeczywiście hybrydy bardzo mocno zdobywają rynek motoryzacyjny, i także Skoda inwestuje w tego typu modele, typu plug-in. Musiały się mierzyć z ostrą konkurencją, głównie ze strony. Innych głównych marek, które rozwijają się, myślę, że wielu może się domyśleć, o jaką markę chodzi. Generalnie wokół tych pluginów narosło wiele mitów, więc tego typu programy brand-contentowe mogą też sprawnie przełamywać te, te mity, ponieważ, wiecie, no jest bardzo duża przestrzeń do opowiedzenia o różnych kwestiach związanych z naszym produktem. Odpowiedni format może pomóc wyeksponować te mity i je przełamywać dosyć sprawnie. Także wydaje się, że taki dłuższy materiał, a Zakopianka Challenge miała ponad 17 minut. Może się dobrze sprawdzić, dużo lepiej niż na przykład klasyczna 30, w której będzie trzeba bardzo szybko upakować produkt, jeszcze klejem, hasło i tak naprawdę ofertę kierującą do dealera. Tutaj tego problemu nie było, więc można było skupić się na tym, co jest takimi barierami produktowymi. Sam for, sama formuła była bardzo ciekawa, bo była to dynamiczna formuła zakładu. Czy uda się na jednym litrze benzyny, skąd, stąd też ten challenge, czy uda się na jednym litrze benzyny przejechać Oktawią Ivy i koniczną trasę z zakopanego do Krakowa? Marta, jechałaś kiedyś chyba tą trasą, co? Wielokrotnie, bo miałam kiedyś w Bukowinie Tatrzańskiej Klienta, więc tam tak, znam, znam tą trasę na, na pamięć. Natomiast chciałam powiedzieć, że sam format też jakby i pomysł zakładu nie jest pomysłem oryginalnym, więc e, też jakby można robić dobry kontent bazując na tym, co już kiedyś powstało. No i e, na pewno wielu z was pamięta takie zakłady między Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem, a Jamesem Mayem, czyli e, prowadzącymi e, nie niegdaj, e, e, top gear, e, i tam też jakby takie challenge się pojawiały, jak dużo kilometrów, albo kto dojedzie szybciej, albo kto w ogóle dojedzie na, na jakimś tam pełnym baku, konkretnym samochodem do danego miejsca. No i faktycznie emocje trzymały od początku do końca i myślę, że to też fajnie się udało zrobić, zrobić w Skodzie właśnie, no bo poza tym, że jakby no samo wyzwanie jest ciekawe, ale sam kontent był też główny bardzo bardzo angażujący. Cały czas jakby widzieliśmy ten czas w tym, w tym wideo, który tam do końca pozostało i ile kilometrów pozostało, więc tam faktycznie było niemal jak w thrillerze. Widzieliśmy też te nerwy tego kierowcy i była też analiza jego, jego emocji, więc faktycznie jakby wyciśnięto z tego formatu maksimum, mam wrażenie, jeśli chodzi o takie zbudowanie napięcia i zaangażowanie konsumenta. Tak i cała konstrukcja też kampanii, która wspierała ten materiał była dosyć interesująca, ponieważ mechanika polegała na tym, że zachęcała ona do obejrzenia wideo, było tak jakby tworzone pewne momentum czy jakby teasowanie tego, czy uda się pokonać tą trasę, także temat się bardzo dobrze ograł w nagłówkach pr więc wydaje się, że magazyny motoryzacyjne w sposób odpłatny czy nie, no to pewnie to już trzeba byłoby sprawdzić na poszczególnych jakby współpracach, ale komunikowały ten zakład, który miał bardzo dobry, chwytliwy, Nagłówek. Mamy litr paliwa, co przy skokach cen, którego każdego to może zainteresować. Mamy też zakopiankę, którą każdy zna i jeździł, Marta, czasami nawet i do klientów, więc to też podnosi ciśnienie kierowców. No i jeszcze ta formuła zakładu, która dopuszcza porażkę, więc w zasadzie oglądamy i nie wiemy, czy uda się, czy nie. Więc to, co jest też kluczowe z perspektywy właśnie wyzwania marki, to to, że produkt cały czas był w centrum, on cały czas był głównym bohaterem, cały czas kierowca wybierał różne opcje, więc też takie pokazanie zaawansowanych technologicznego, czyli coś, na czym Skodzie w ostatnich latach bardzo zależy, no miało bardzo duże pole do popisu i było non stop eksponowane, więc e, nie będziemy już wam spoilerować, e, a sobie zadać. No zobaczycie, właśnie to, czy jest się moje, udało. to jest moje pytanie, Kuba czy się udało, czy dojechali? No dobra, jesteście i Marta, jesteś inteligentną osobą, więc można się domyśleć, że skoro to promowali za grube hajsy, no to musiało się udać. Także jeżeli ktoś liczył na porażkę Skody kody IV, to się grubo przeliczył i sam materiał jak na 17 minut jazdy autem, i nie jest to program nauka jazdy, <grych> udał się i był bardzo przyciągający widzów i oczywiście producentem programu i tym miejscem tej pierwszej emisji była stacja TVN Turbo, ale tutaj pewnie nie można liczyć na jakieś duże zasięgi, bo to jednak jest kanał tematyczny, pewnie bardzo jakościowe dotarcie, no bo jednak mówimy tutaj do motomaniaków, więc e, nawet niewielki zasięg był wartościowy dla marki, no ale cała ta część dotycząca generowania bazu i wyświetleń, e, na, to, na to wziął na swoje barki Digital, więc e, kampania kierowała ruch na content opublikowany na YouTubie. E, oczywiście e, to jest przykład który nie miał aż tak dużego budżetu jak pozostali giganci jak chociażby Wedel, Milka czy, czy Lego czy Ikea, ale to jest dla Was przykład na to, że czasami nawet będąc w dużej marce, no bo Skoda jest jakby jednym z liderów rynku, można robić taktyczne rzeczy, w których to produkt jest na pierwszym planie i może w realny sposób odpowiadać nie tyle na, na takie mgliste potrzeby wizerunkowe, gdzie trzeba budować pozycjonowanie i Wówczas zarząd tak patrzy krzywym okiem, no dobra, dużo to kosztuje, ale kiedy będą wyniki, a wiemy, że w działaniach wizerunkowych te wyniki no nie przechodzą tak od razu, więc możemy też tak punktowo, taktycznie, w sposób dużo bardziej wycelowany na, na zadresowanie potrzeb produktowych, jakby działać. No i co? Mamy nadzieję, że fajne te casey dla Was wybraliśmy. Staraliśmy się pokazać też ich różnorodność i to, że z każdego z nich można się czegoś innego nauczyć i coś innego wyciągnąć do waszej pracy, że jakby telewizja z jednej strony, ale z drugiej strony też digital jest dobrą przestrzenią do realizacji takich działań brand and contentowych że to są różne formaty, że brand and content to już nie jest tylko wideo, że można jakby bawić się też tymi formatami, że to jest coś, co może zaadresować wiele wyzwań i wiele waszych celów, odpowiedzieć na wiele waszych celów, przede wszystkim wizerunkowych, mam wrażenie, bo tak jak też o tym mówiliśmy, to raczej trudno przed brand and contentem stawiać cele stricte sprzedażowe, ale można to umiejętnie skorelować i połączyć. I tak naprawdę, im wyżej wasz problem strategiczny znajduje się na, na waszym lejku, czyli im dalej jest od samego domknięcia transakcji, a bardziej to jest kwestia budowania wizerunku, e, tak naprawdę problemów z percepcją marki, tym większa szansa na to, że Branded Content wam pomoże. No bo umówmy się, tak jak wspominaliśmy wcześniej, to jest drogi format i tak naprawdę za te pieniądze, jeżeli mielibyśmy się skupiać tylko i wyłącznie na mm, ocenianiu kampanii z perspektywy wyświetleń czy oglądalności, no to jesteśmy w stanie tą oglądalność zbudować taniej, chociażby właśnie na YouTubie. Ale jeżeli zależy nam na bardzo jakościowym dotarciu, na pewnej zmianie postaw, czy na podkreśleniu jakichś elementów dotyczących wizerunku, tak jak Dominika opowiadała w odcinku na temat 170-lecia marki Wedel, i to była idealna okazja, żeby w sposób inny niż po prostu poprzez spot telewizyjny dopowiedzieć o historii marki i budować też taką jakościowe postrzeganie marki Wedel, no to tutaj się robi przestrzeń na to, żeby ten brand kontem bardzo nam pomoże. Ale jeżeli po prostu mamy problem z niską sprzedażą, taką okresową i to temu służą zupełnie inne działania i branded content będzie przepełnioną kasą. Mamy nadzieję, że, że dobrze się z nami bawiliście i też zachęcam was, żeby poczytać jeszcze sobie o tych case'ach, bo naprawdę są super ciekawe. Jak zwykle przygotujemy dla was jeden slajd podsumowujący to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, pokazujący wam też kilka ciekawych danych dotyczących tych studiów przypadków, czy tych kampanii, o których wam mówiliśmy. Zapraszamy na bloga. I co do usłyszenia w kolejnym odcinku, mamy na to slajd. Do zobaczenia, cześć. Mamy na to slajd.